Znacie mnie jako psychologa, który wykłada na temat stresu, różnych takich zagadnień związanych z depresją. Dzisiaj staję przed Wami w roli osoby, która będzie rozpatrywała takie kontrowersje kreacjonizm, darwinizm, ewolucjonizm. Przyznam się, że zagadnienia kreacjonistyczne spychane są na obrzeże nauki. Uważa się, że jeżeli ktoś podejmuje te tematy, to traci status naukowca. Stąd bardzo rzadko ktoś podejmuje taki temat. To jest, proszę Państwa, taka programowy trend, dlatego że istniało coś takiego jak koło wiedeńskie. Przed II wojną światową grono naukowców stwierdziło, że nie będą podejmować w ogóle zagadnień, które są nieweryfikowane. To jeszcze inaczej bym powiedział w ten sposób. Powiedzieli inaczej mówiąc, Bóg to jest pseudoproblem. Nie ma się w ogóle co zastanawiać nad tym. To jest odrębna dziedzina niezwiązana z nauką i proszę to lepiej zostawić. Wtedy nasz Witkacy skomentował, że no dobrze, ale zabierają nam to, co jest najciekawsze. Bo przecież jednak człowieka interesuje, czy jest jakiś taki byt, no, inteligentny, który miał wpływ na zaistnienie tego świata, czy też nie. W ogóle my jako ludzie jesteśmy szalenie ciekawi. Teraz w kosmos wycelowane są lunety i również teleskopy, które wychwytują fale radiowe i zastanawiamy się, czy z tego szumu kosmicznego dotrze coś, co by miało kształt rozumnego przekazu. Gdybyśmy podsłuchali jakąś rozmowę w kosmosie, dwóch kosmitów, to te urządzenia są w stanie przeanalizować, że to nie jest zwykły szum kosmiczny, ale no coś specyficznego dla inteligentnego bytu. Więc generalnie to możemy patrzeć w przestrzeń kosmiczną i szukać cywilizacji, które by były podobne do naszej. No bo jest to ciekawe, proszę Państwa, czy jest taka cywilizacja, czy nie. Gdybyśmy stanęli na takim gruncie, takim sceptycznym, no to Ziemia jedyna zielona planeta z istniejącymi istotami, prawda? Z rozumnymi, z roślinnością, ze zwierzętami. A co dalej? No nigdzie nie ma nic, to jest deprymujące. Wobec tego jedni uważają, że rzeczywiście nic nie ma, albo trzeba usilnie szukać, czy się coś tam znajdzie. A są też kreacjoniści, którzy twierdzą tak. Coś tam jest. Tylko może natura ich bytowania jest inna, aniżeli nasza? Inaczej mówiąc, może mają inne ciała. Naturaliści powiedzieli w ten sposób. Ci, którzy twardo stoją na odrzuceniu kreacjonizmu z obszaru nauki. Tylko to istnieje, co można zbadać pięcioma zmysłami. Ale czy to założenie jest słuszne? Bo mówią w ten sposób. My rzeczywistość odbieramy pięcioma kanałami. Uszy, oczy, nos, smak, dotyk, prawda? Pięć kanałów. A może jakbyśmy mieli 6-8 zmysłów, to może byśmy więcej poznali? Taki był filozof Wittfurt, Heumann, który powiedział tak. A może nam brakuje takiego zmysłu, który gdybyśmy posiedli, to byśmy mieli kontakt z taką rzeczywistość, która jest związana właśnie z bytami takimi jak aniołowie, czy jakiś stwórca. Więc to były takie dywagacje filozoficzne, ale według mnie są to ciekawe kwestie. Dzisiaj spróbowałem przymierzyć się do tego tematu. Prezentacja, proszę Państwa, jeszcze ciepła. Kolega jeszcze mi tam coś pomagał, no zobaczymy na ile to się okaże przydatne. Więc rozpocznijmy od tego, że podejmując zagadnienia kreacjonizmu, nie jesteśmy tacy osamotnieni. Do połowy XIX wieku prawie każdy naukowiec był kreacjonistą, wierzył, że jest Bóg. Później zaczęto to pisać nie tylko natura z dużej litery, czy inteligencja z dużej litery, to wcześniej ludzie wierzyli istnienie Boga. Byli kreacjonistami. Kreacją to właśnie stwarzano.
I proszę Państwa, przedstawię wielkich kreacjonistów. Na przykład Kepler, niemiecki astronom, matematyk, fizyk, student protestanckiego seminarium duchownego, zamierzał zostać duchownym protestanckim, ale go ogarnęła pasja zgłębiania właśnie abstrakcyjnych zależności nauk ścisłych. I akceptował z nie tylko jednego wszechświata zinterpretowanego poprzez odniesienie do Boga. No, zajmował się jeszcze matematyką. Chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że informacje te czerpię z Encyklopedii Katolickiej. Dlaczego? Bo okazuje się w tej kwestii z Encyklopedii Katolickiej więcej się dowiem, aniżeli z, na przykład z Brytaniki, która jest największą encyklopedią. Dlatego, że więcej jest wśród twórców encyklopedii, więcej czy może większość ludzi wierzących. Dlatego, jeżeli nam charakteryzują jakąś osobę, to przedstawiają też jej tak gdyby światopoglądowe zaplecze. No i Kepler bez dwóch zdań jest osobą wierzącą, jest to kreacjonista. Na Isaac Newton to, proszę Państwa, to już to jest wybitna postać. Zdumiewające jest to, że jak właśnie do tej Brytanii, takiej laickiej encyklopedii zobaczyłem, to tam nie ma żadnej informacji o tym, że on prawie 6-8 lat spędził nad proroctwami Pisma Świętego. On był Żydem, ale jak przestudiował pewien rozdział z Księgi Daniela, został chrześcijaninem. On powiedział, ten Mesjasz w tym proroctwie jest przedstawiony, że ma przyjść i przyszedł. Więc niesamowity człowiek, proszę Państwa. Był kierownikiem katedry matematyki w Cambridge. Pismo Święte traktował z wielkim szacunkiem. To są osoby, które jak wymawiały Bóg, to katedry już nie wiedziały, żeby mu oddać szacunek. Więc w Brytanice to jest tylko jedna wzmianka o tym, że Isaac Newton był osobą religijną, podając dzieło z 1933 roku, które wydał, a poświęcone one jest proroctwom Daniela i objawienia. W Piśmie Świętym są takie dwie prorocze księgi. On się nie pasjonował. No więc człowiek był bezsprzecznie religijny, ale mieć Newtona po stronie kreacjonistów to zaszczyt. Przed Einsteinem to tylko Isaac Newton był postacią pierwszoplanową w nauce. No i proszę Państwa, wspomnienie o Emanuelu Kancie. Miał na imię Immanuel. To jest najpiękniejsze imię nawiązujące do Mesjasza. Urodził się w Prusach, w Królewcu. Nigdzie poza Królewiec nie wjeżdżał, ale wyraził taką myśl, że w zasadzie wiara i objawienie to są dwa takie obszary dominujące i on twierdzi, że jeżeli się wypowiada myśli związane z Bogiem, no to jest się w tym obszarze objawienia wiary. Ale na jego nagrobku, popatrzcie Państwo, jaki jest piękny napis. Dwie rzeczy napełniają umysł coraz to nowym i zmagającym się podziwem i czcią. Im częściej i trwale się nad tym zastanawiamy. Niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne. Ewolucjonizm nie może sobie poradzić z moralnością człowieka. Zgodnie z darwinizmem powinniśmy się twardo rozpychać uczem, podgryźć kogoś, zjeść co się da, innych odepchnąć. Zero zasad takich altruistycznych, prospołecznych. No, Immanuel Kant stąd zwracał się do Boga, gdyż widział, że człowiek nie jest zwierzęciem, że ma oprócz mowy, umysłowości jeszcze takie właśnie zachowania związane z wyższymi uczuciami. Jest empatia, współczucie, pomoc. To jest taki odruch pomocy, gdy widzimy, że się dziecko przewróci. To nam krew cierpnie, skóra cierpnie, gdy widzimy krew rozlaną. To są, proszę Państwa, bardzo szlachetne uczucia, które w człowieku tkwią. Ewolucjonizm tego nie tłumaczy. Stąd Kant podziwiał właśnie ten element natury człowieka. Według ewolucjonistów, jak rozpoczął się świat? Coś.
Wróknęło bardzo mocno we wszechświecie i wielki wybuch rozpoczął istnienie wszechświata. Co wybuchło? Co tam było? Nikt nie wraca do tego punktu. To tak jak ludzie wierzący dochodzą do Boga i dalej już nie idą, tak ewolucjoniści dochodzą do wielkiego wybuchu i mówią, dalej nie wiem, co. Ale mówią, że cały wszechświat rozpoczął się od wielkiego wybuchu. Ale kreacjoniści mówią tak, aż ciekawe, że taki uporządkowany wszechświat jest efektem wybuchu. Jak wybuchnie nieraz znowu butla z gazem, to się uporządkuje ten dom, czy jest nieuporządkowany. Wybuch to jest taki niekontrolowana ekspansja materii. Niebezpieczna. A żeby cały wszechświat się tak elegancko po tym wybuchu poukładał, to miałem kiedyś taki problem. Bo miałem ludzi, którzy mi wykładali na katechetyce, że istnieje Bóg i bardzo szanowałem swoich nauczycieli z biologii. Ale to bardzo. Uczyłem się w Pruszkowie, w Zanie i starałem się rzetelnie uczyć. I miałem problem niebywały, proszę pana. Bo mówili dwie różne wersje zdarzeń w sprawie, która mnie interesowała. I pamiętam raz z kuratorium wyrzucono biologa do naszej szkoły. Był tam kuratorem, ale coś sobie nie radził nieraz. Z alkoholem przyszedł raz, ale bardzo inteligentny, mądry, dobry człowiek i wzbudzał nasze zaufanie. I takiego kolegi wypchaliśmy. Idź się spytać, czy on wiesz, dalej jest terenu. I ten nasz kolega podszedł i mówi tam, panie profesorze, czy pan jest tak dogłębnie przekonany na rzetelność tej wiedzy związanej z darwinizmem? On widząc cierpienie chyba tego chłopaka, spojrzał na niego i mówi, chłopcze, ja to wykładam jako jedną z teorii powstania życia. Ale mówię, żeby sprawa była już zamknięta, to ja bym nie powiedział. To nas bardzo, proszę państwa, uspokoiło. Ja miałem autentyczne rozterki światopoglądowe. I nie wiedziałem, czy zostać ateistą i przyjąć darwinizm, czy być teistą, czy fideistą. No ale jak tak patrzę na wszechświat, proszę państwa, wybaczcie. Nie jestem w stanie wyrzec się swoich poglądów i być tak do końca obiektywny, no to się nie da. Gdy wasze te dwie kwestie, czy wszechświat, tak jak go znamy, że ten zegarek ustawia według ruchu planet, czy on powstał wskutek niekontrolowanego wybuchu, czy jest efektem mocy jakiejś wielkiej, potężnej, inteligentnej, to jakby to tak wasze, to przychylam się do tego, że wszechświat jest efektem dzieła inteligentnej istoty. A wybuch to nie za bardzo przemawia. Ale wiecie państwo, że są dwie takie koncepcje. One są najpoważniejsze. Nie ma innych. Bo jest albo idealizm, albo materializm. Ale ja chciałbym wykazać, że ten materializm wcale nie jest taki mocny. Więc twórcy globalnego ewolucjonizmu powiedzieli mi coś o kreacji, jest tak dla równowagi, powiedzmy, proszę państwa, coś o ewolucjonizmie. No, oczywiście koncepcje ewolucjonistyczne nie pochodzą oczywiście od Darwina. Ten nurt filozoficzny ma swoją długą tradycję, ale gdybyśmy wzięli, to na przykład Lamarck uznawał, że francuski biolog, twórca pierwszej teorii ewolucji, teista to jest człowiek, który wierzy w istnienie Boga, a teista to jest ten, który zaprzecza istnieniu Boga. Więc on był teistą, uznający działanie wszechświecie stwórcy, z którego woli cała kultura jest obdarzona prawami rozwoju. W XIX wieku błędnie uznane zostało znaczenie czynników zewnętrznych w powstaniu zmienności. Czynniki zewnętrzne, które zmieniają na przykład rodzaje pszenicy, rodzaje bydła hodowlanego, czy czynniki zewnętrzne, bo z drugiej strony, gdybym tak
skryty, gdybym tak poważnie to potraktował, to jednak uważam, że czynniki zewnętrzne wpłynęły na powstanie rezolucji. Uważam, że warunki klimatyczne, środowiskowe zaowocowały tym, że mogło wytworzyła się fauna wspólna, dlatego, że tam słońce pod takim ostrym kątem pada i są też burze piaskowe, więc powstała taka woda. Znowu murzyni mają ciemną karnację, ten pigment tak mocny, chroniący przed działaniem słońca, więc uważam, że czynniki zewnętrzne też wpływają na tą zmienność. Ale proszę Państwa, czy jest to aż taka zmienność, żeby przechodził gatunek w gatunek? Nie, nie wierzę. Wierzę, że w ramach gatunku następuje zmienność, prawda? Także jest i Eskimos, i mongołowatych, o mongolskich rysach człowiek, i jest czarny, jest biały, i inni, ale to są wszystko ludzie. Więc, a w Związku Radzieckim wyakcentowano to i uważano jako pewny dogmat, że właśnie, że wbrew eksperymentom i faktom z genetyki uważali, że ten czynnik zewnętrzny jest tak silny, że można przechodzić z gatunku w gatunek, co się nie potwierdza. No i Charles Darwin, Karol Darwin, przyrodnik. To jest ciekawa postać i tragiczna. Wziął sobie za żonę siostrę cioteczną. I prawdopodobnie wystąpiły tam jakieś niekorzystne genetyczne powikłania i kilkoro dzieci nie znali. A jak umarła bodajże w 41, kilka lat przed ogłoszeniem tego ciała. Prawdopodobnie w 1851 bodajże zmarła mu córeczka Anna. To tak płakał, jak szedł do cmentarza. Do cmentarza później napisał. Nie ma Boga, jest tylko biologia. Więc kto wie, jakby inną żonę wziął i gdyby nie przeżył takich tragedii, może to inaczej by się do jego zrozumienie potoczyło. Bo osobiste doświadczenia silnie wpływają na światopogląd, prawda? Więc ten, o tym Darwinie mam tutaj kilka takich punktów, ale uważał, że dobór naturalny i nieograniczone ilości pokarmu przestrzeni rozwojowej sprzyjają, proszę Państwa, rozwojowi danej populacji, danych gatunków. Też, no, sądzę, że każdy z nas ma jakąś znajomość tej biologii. Dobór naturalny, prawda, to poprzez dobieranie się odpowiednich par i też, gdy, jak on uważa, że są takie mutacje, co jakiś czas się zdarzają i rodzą się takie jednostki, które są inne. On nazwał to rokujące potworki. I że następuje taki progres, że te rokujące potworki w tej linii znowu tam są jakieś rokujące potworki, znowu rokujące potworki i tak się rozwijało to od amedy jednokomórki, od jednokomórki aż do naczelnych, do człowieka. Więc to twierdzenie ma jedną totalną słabość, którą sformułowali filozofowie. Ono się opiera na tym. Mówią tak. Ono zawiera takie założenie. Jeżeli by było dużo czasu i materia, jakby to tak potrząsać tym, to by się wytworzyło nie wiadomo co. A ja chciałbym tylko przedstawić taką kwestię, że jakby tutaj do... Może to jest uproszczenie, ale to jest ten eksperyment myślowy, który jest uprawomocniony. Oczywiście miało się to dokonać w całej przestrzeni kosmicznej, ale ja sobie taki mikroeksperyment. Nasypie jakiegoś tutaj, jakiejś ziemi, czegokolwiek. A człowiek to też jest trochę w to sierpce. No to weźmie tam ziemi do słupia i będę tak począsał. Będę począsał rok. Jak myślicie, co tam się stanie? Nic. No będę począsał 10 lat. I te miliardy lat, to proszę Państwa, 10 lat, 10 lat, 10 lat, 10 lat, 10 lat.
zakłada się, że czas i materia samorzutnie wytworzą informację genetyczną. Bo przecież, jak gdy mówimy o informacji genetycznej, to między innymi mówimy o tym, że jeżeli się cząsteczka męska z żeńską spotka w łonie matki, to się umiejscowi, to zaczyna się to rozwijać i ani ojciec, ani matka nie ingerują temu. Proszę, żeby uszkodzono na swoim miejscu, czy buźkę na swoim miejscu, to się rozwija według ustalonego schematu, kodu, według zapisu informacyjnego, całe szlaki nerwowe, krwioobieg, kości, mózg, centralny układ nerwowy, obwodowy. Powstaje to, tworzy się, kto tam ingeruje w to? Nikt. Tam jest informacja, tam jest pewien... Jak to najzręczniej powiedzieć? W rozwijającym się tym dzieciątku małym również są jest wszczepiony kod genetyczny, który steruje całym rozwojem. Tam jest informacja potężna. Proszę Państwa, każde nasionko, każda komórka, która jest w człowieku, posiada pełną informację o całym człowieczeństwie. Stąd genetycy, jeżeli kawałek kości tam znaleźli trawnika, to znając bliskich, to zidentyfikowali, że to są szczątki trawnika. Prawda? Więc w każdej komórce cała jest pełna informacji o tobie. Ale w tym poczętym dzieciątku to się to rozwija. Dla mnie jest to cud niesamowity. Niesamowity, proszę Państwa. Więc gdy ja mówię o informacji genetycznej, to myślę właśnie o tym, że to jest bardzo specyficzna informacja. Gdy budujecie dom, to architekt naszkicuje mury, później ktoś musi zrobić branżowe plany, a i tak jak budują, to nieraz o kominie zapomną albo o jakichś kanałach informacyjnych. Żeby dziecko powstało, trzeba informacji na 30 tomów encyklopedii Brytanii. I ta informacja jest w tym początku, w tym zarobeczku. I zgodnie z tą informacją rozwijają się wszystkie funkcje i cała struktura anatomiczna tego dziecka. To dla mnie jest cudowne. Zresztą każdy z nas przeżywał wzruszenie nad swoim dzieckiem, jak się urodziło. Jak się nam wnuki, no to te całujemy, ściskamy, mówimy, paznokietki, jakie piękne, nóżki, poluszczeczki. To wszystko ma już. To nie? Więc jedni uważają go za ateistę, no bo jest są kontrowersje, czy on wierzy w Boga, czy nie wierzy w Boga. I ci, którzy chcą ten darwinizm, ten ewolucjonizm teistyczny propagować, sugerują, że on był jednak człowiekiem wierzącym. Ale gdy ja czytałem się literaturę, to po śmierci tej córeczki Anny w 1851 roku skończyła się wiara Darwina. Z pamiętników później rodzina, znaczy z autobiografii Darwina, rodzina usunęła około 6 tysięcy słów, aby nie było tak jednoznaczne, że jest on ateistą. Ale później jego chyba wnuczka, gdy wydawała tą autobiografię, to dotarła do zapisków tych i wprowadziła te 6 tysięcy słów. Jednoznacznie widać, że Darwin stracił wiarę w Boga. Ale to jest nierozstrzygnięta kwestia, bo ktoś sprawozdał, że jak Darwina spotkał w późnym wieku i zapytał się, co robisz, on mówił, czytam list do Hebrajczyków, mój ulubiony list do Hebrajczyków. To jest jeden z fragmentów Nowego Testamentu. Więc dla naszej sprawy nie jest takie ważne, czy ten człowiek był ateistą, czy nie. Prawda? Więc chciałbym też, żebyście Państwo zwrócili na ten zapis, bo to jest bardzo ciekawy zapis, to mi się niezwykle podoba.
Darwin mówi tak. Czy umysłowi ludzkiemu, który rozwinął się, w co całkowicie wierzy, z umysłu tak niskiego jak ten, który posiadają najniższe zwierzęta, można zaufać, kiedy dochodzi on do tak wielkich konkluzji? Czy przekonania ludzkiego umysłu, który rozwinął się z umysłu niższych zwierząt, mają jakąkolwiek wartość, czy w ogóle można odnosić do nich z ufnością? Czy ktokolwiek mógłby ufać przekonaniom, które są w umyśle małpy, jeśli taki umysł ma jakieś przekonania w ogóle? Bo on dochodził do konkluzji takich, że jak przygląda się oknu, to czy to jest możliwe, żeby to samo powstało? Sam miał tego typu wątpliwości, ale w końcu mówi tak. Ostatecznie te wątpliwości mam umysł, co pochodzi od małpy i cóż taki umysł jest wart? To jest degradacja własnych zdolności, możliwości poznawczych i próba wypowiedzenia takiej myśli. Nie tworzę żadnych wniosków, bo jestem zapewny, bo mam umysł małpy. Przepraszam bardzo, ale nie podpiszę się po tym, że ja mam umysł małpy. I sądzę, że wielu z Państwa, bo wszyscy podzielacie, a przynajmniej analizujecie Państwo bardzo po Waszej piątce. No oczywiście miał taki kurs sztandarowych towarzyszy. Pochodzi Tomasz zasłynął z tego, że kiedyś był na takiej wyprawie, wyciągnęli mu z morza, on chwycił taką garść i mówi, to jest ta substancja, która dała początek prymitywnej ludzkiej, prymitywnej pierwszej komórce. Rzecz w tym, że komórka nie jest prymitywna. I jeszcze nigdy komórka z młota nie powstała. Bo jak się dalej, proszę Państwa, spojrzy na to, to jest bardzo skomplikowane. O tym za chwileczkę. Ale on też uważał, będąc konsekwentnym darwinistą, że proszę Państwa tak, natura człowieka charakteryzuje się według ewolucjonizmu gwałtownym i nieprzerwanym współzawodnictwem walce o wiek, gdzie wszyscy walczą przeciwko wszystkim w sposób głupieszczy i bezlitosny. A jest to najlepsze działanie dla jednostki. Nie zgadzam się z tym. Gdy widzę walkę, to przypomina mi się stare polskie przysłowie. Jakie? Niezgoda. Zgoda buduje, niezgoda buduje. Proszę Państwa, darwinizm uważa, że właśnie walce o byt wygrywają mocne jednostki i one następnie mają większą dostępność do samic, przekazują im te swoje cechy i tak w ten sposób następuje rozwój ludzkości. A ja uważam, że we współdziałaniu jest szansa na rozwój. I w szkole, bo widzę niektórych z oświaty, to jeżeli są jakieś takie walki, frakcje, a może wtedy, jak już nie wiem, nauczyciele na kosze na głowę nakładają, to jest świetnie, co? I dobrze. Więc w ogóle się z tym nie zgadzam. To jest gloryfikacja przemocy. I ci, którzy byli konsekwentnymi wyznawcami tego trendu filozoficznego, bo to nie jest przewodniczy trend, jeżeli przechodzi do takich wniosków, to proszę Państwa, to oni są winni za nazizm, za krwawą wojnę, pierwszą wojnę światową, drugą wojnę światową. Bo znaleziono teoretyczne podstawy do tego, żeby wybić całe nacje. A tylko ci, co mają niebieskie oczy i blond. Ja szanuję te wszystkie rasy, ale każdy niech na tej ziemi ma prawo do życia. Żyj i daj innym żyć. Czy on jest aborginem, czy on jest tam z Australii, czy on jest takim jutnym jakimś człowiekiem pigmejów. Czy niech sobie żyje. Niech się cieszy tym życiem słonecznym. Zasłynął z przeświadczenia, że osady z nadmórz mogły dać początek prymitywnej pierwszej komórki. A Ernest Haeckel był malarzem.
I w ogóle miał być malarzem, tylko że coś tam mu nie wyszło w życiu, ale w ogóle miał taką chętkę, żeby coś zawsze namalować fajnego. I ten człowiek przyjął ewolucjonizm i zrobił, proszę Państwa, kilka rysunków, które tak się wryły w psychikę ludzi i uprawdopodobniły ewolucjonizm niesamowicie. A zobaczymy, ile w tych rysunkach jest prawdy, ile kłamstwa. Więc na on poważył się nazwać prawem biogenetycznym. Czy to będzie prawo Hekla, czy prawo biogenetyczne, czy inaczej jeszcze jest tam trzecia nazwa. To proszę Państwa, prawo to jest wielkie słowo. Nieskromnie się zachowuje. Można by było poznać to tezą, czy hipotezą, ale prawo to jest dowiedzione, że jak dwa to dać dwa. Więc on stwierdził, proszę Państwa, wydumał taką myśl, która z aborcją jest związana w jakiś sposób i ułatwiła zaakceptowanie aborcji w społeczeństwie. Prawo biogenetyczne głosi, że w łonie ludzkim ten poczęty płód przechodzi kolejne stadia rozwoju. Darwinistycznego rozwoju. Pozwolę sobie dalej przejść, ja się cofnę później. Jak już rozpocząłem, to dokończę. Prawo biogenetyczne głosi, że w łonie kobiety najpierw jest taki stwór, który prędzej jakąś kulę przypomina niż człowieka. Później kota. No takie jakieś stadia i gdzieś tam, to znaczy od jednokomórkowca, prawda, aż do człowieka. I w zasadzie powiedziano ludziom w ten sposób, na początku to nie jest ludzkie. No taka jednokomórkowość, to może szkodę skrobać, wyrzucić. A później, do tam jak 3 miesiące, no to jest mój tak, jakiś taki czworonuk. Proszę Państwa, ja do aborcji teraz nie ustosunkowuję się, ale chciałbym powiedzieć, że ludziom wpojono myśl, że kobieta w łonie we wczesnym okresie ciąży nosi nieludzkie niemowlę, ale wcześniejsze fazy ewolucyjne. I to było prawo biogenetyczne. Czy ja to wystarczająco jasno powiedziałem, bo niektórzy są zadziwieni tym, co ja mówię. Powiem, że jeszcze raz tę myśl, że Hegel wymyślił taką koncepcję, że w ciągu 9 miesięcy płód ludzki przechodzi wszystkie stadia rozwoju tak, jak życie na Ziemi przebiegało to ewolucyjnie. Od komórki do naczelnej. Że rodzi się już człowiek, ale wcześniej to jest jednokomórkowiec, później ameba, później jest coś, co ma więcej wspólnego z gadem i z rybą, aniżeli z człowiekiem i tak po kolei, w którymś miesiącu dopiero się uczuliczy. Nie jest to prawda. Okazuje się, że on potfałszował, podretuszował te rysuneczki. Jego koledzy już mu zwracali uwagę na to, ale on twardo głosił te zasady i w końcu, proszę Państwa, prawo Hekla, prawo biogenetyczne, czyli rekapitulacji, teoria zakładająca, że ontogeneza, czyli rozwój osobniczy, jest powtórzeniem filogenezy, czyli rozwoju ewolucyjnego, probabilistyczny charakter. To znaczy, rozwój osobniczy zwierzęcia odtwarza jego przeszłość ewolucyjną. Prawo zostało początkowo przyjęte z entuzjazmem i szeroko spopularyzowane. Obecnie ma niewielkie kłamstwo,
Encyklopedii Brytanicy pierwszy raz zarazem Państwo. Jest prawda, nie że niewielką ma, nie ma żadnej wartości do prawdy. To słowo jest tu nieuprawnione. Więc, proszę Państwa, obecnie ma niewielką wartość interpretacji zarówno procesu ewolucyjnego, jak i rozwoju embrionalnego. To jest fałszywe prawo. Nie martwcie się. Gdy my uczyliśmy się jeszcze w szkole, to spróbujmy tak przeegzaminować naszą wiedzę. Komórka co ma? Jakie miała elementy? Jądro. Błonę komórkową, pamiętam już, tak? Mitochondria, pamiętam, tak? Wbijała to nauczycielka. I proszę Państwa, plazma jakaś w środku? Tak. Nie widzę. No nie wiem, czy widzę. Nie ma. Chyba nie. Ale proszę Państwa, a teraz zobaczmy. Ludzka komórka, bo teraz mamy już generację mikroskopów jonowych, które w niewyobrażalny sposób umożliwiają wniknięcie w strukturę komórki. Ludzka komórka jest mikroskopijną strukturą o średnicy 0,25 tysięcznych milimetra, ale posiada w sobie tyle specyficznych mechanizmów, bezustannie zaangażowanych w biochemiczne reakcje, że ze względu na procesy w niej zachodzące i wyspecjalizowane molekuły można ją przyrównać do wielozakładowego koncernu klinicznego. Każda komórka jest światem wypełnionym po brzegi mniej więcej 200 bilionami maleńkich grup atomów zwanych cząsteczkami. Nie 4. Bilionami, proszę Państwa. Ich istnienie jest celowe. Zaś jądro komórkowe człowieka o średnicy mniejsze aniżeli 1/100 milimetra mieści w sobie łańcuch składający z 46 typów ogniw, chromosomów o łącznej długości około 2 metrów. Wyobrażacie sobie? W komórce jest łańcuszek, w tej takiej malutkiej, na 2 metry. Ale to jest łańcuszek niezwykle cienki. Łańcuch ten zawiera całą informację genetyczną człowieka, wszelkie informacje o budowie i procesach życiowych. Każde jądro komórkowe dowolnego organizmu zawiera bazę danych o zawartości informacji większej niż 30 tomów Encyklopedii Brytanica. Więc jakże można mówić, że to jest coś prymitywnego? Im bardziej poznajemy żywe struktury, to tym bardziej się zadziwiamy nad nad złożonością, nad funkcją wyspecjalizowaną, niesamowitą. I powstaje takie pytanie, czy wskutek tego, że materia była przez milion lat tak, powstałoby coś takiego? Ale to nie, że tam są cząsteczki, to wszystko jest w ruchu i to ma swoją funkcję. Niesamowite, proszę Państwa, jest. Precyzyjne zorganizowanie materii ludzkiej komórki, jeszcze sobie rozpocznę. I informacja genetyczna jest zawarta w chromosomach w skondensowanej postaci, także spiralny układ DNA określający, czyli ten szyfr, ta informacja, która określa, jaka będzie struktura ciała i procesy w niej zachodzące i procesy fizjologiczne przyszłego człowieka w zapomnianym jajeczku żeńskim waży 5 trylionów części grama. Mikroskopijne, ale funkcjonalne. Wszystko tam gra, wszystko zna swoje miejsce. Interesującym faktem, nieprzystającym do założeń darwinizmu jest nadmiar nośnika informacji genetycznej. Okazało się, że w mózgu ludzkim są całe zasoby, jak gdyby informacji czy struktur niewykorzystanych. A ewolucjonizm mówił, że tylko to powstało, co się używa. Że organy nieużywane odpadały. Jeszcze sobie koledzy tam nie żartowali w młodości, ale proszę Państwa, okazuje się, że są wielkie zasoby, wielkie pojemności mózgu niewykorzystane. Mówi się powszechnie, że my w naszym funkcjonowaniu wykorzystujemy kilka procentów zdolności, możliwości mózgu. A co z tą resztą? Jeżeli iść myślą darwinizmu, nie powinna ona istnieć,
bo nie powinna się wykształtować, jeżeli nie była wykorzystywana, używana. A jednak mamy takie zasady. To jest ciekawe. Teraz Krzysztof Szymborski z wykształcenia fizyk ze specjalizacji historii nauki, analizując tę kwestię, wysuwa hipotezę, że wartość ponad niezbędność może stanowić coś w rodzaju informacyjnej rezerwy strategicznej. Ale teraz posłuchajcie Państwo, jeżeli ludzi w tym okresie było 4-5 milionów, jeżeli możliwe byłoby zredukowanie każdej osoby do kodu genetycznego, z jakiego powstała, to aby pomieścić DNA, ten zapis charakterystyczny dla każdej osoby, to można by było to wszystko zmieścić w pojemniku wielkości 5 miliardów ludzi, ich charakterystykę genetyczną, anatomiczną i funkcjonalną można by było pomieścić w takim pojemniczku jak tabletka aspirynu. To są właśnie mikroskopijne mechanizmy, mikroskopijne struktury, funkcje, których trudno dociec, jeżeli tam są biliony cząsteczek w komórce. My mówimy ciągle o komórce. Więc dochodzimy do takiego sformułowania. Ja dochodzę do takiego. Koncepcja Darwina jest redukcjonistyczna, czyli wielkość człowieka sprowadził tam. I to jest zwierzę. A już komórka, umysł ludzki, potencjał człowieka, to jak się pudro rozwija, świadczy o tym, że to nie jest takie prymitywne. Grabie spróbuj zrobić, albo karmik. Zróbcie karmik dla wnuków waszych. Pomyślałem, że ja szybko zrobię ten karmik. Ale trzeba jednak pomyśleć nad tym karmikiem, żeby go skonstruować. A gdybym miał zrobić komarstw, jeżeli to samo powstało, to może by ktoś zrobił komarz. Nie mówię tutaj o motorku, bo to łatwiej, ale ten co tak kurczę. Niechby całe instytuty setki lat pracowały. No, nie tak łatwo zrobić taki organizm. Więc sugerowanie i mówienie nam, że wystarczy przestrzeń i czas i niech to się tak począsa i powstanie to samo, to kto chce, to nie wierzy. Ciągle o tej komórce może to być nawet trochę trudne, ale zwróćcie uwagę, chociaż Państwo na ten zapis. W błonach komórkowych są kanały i kąpy. Pompy takie hydrauliczne, które w określony sposób sterują dopływem i odpływem składników odżywczych, produktów przemiany materii, jonów, metali. To jest fabryka. Przyrównali komórkę jedną w organizmie ludzkim do korporacji Volvo. Tak złożone, albo dużych zakładów kombinatów chemicznych. Proces widzenia. Jak się realizuje widzenie? Zamykam oczy i otwieram. My tylko tyle wiemy. Ale żeby to, co jest zewnętrzne, weszło jakimś sposobem do moich oczu i oczu przewodami do mózgu i znalazło odbicie w mózgu, to jest niesamowity proces. Proszę Państwa, ktoś tak skromnie próbował napisać, co to jest widzenie. Gdy światło pada na siatkówkę, cząsteczka organiczna zwana 11-cis-retinalem absorbuje foton, co powoduje, że przekształca się on w transretinal. Zmiana kształtu cząsteczki retinalu powoduje zmianę kształtu kręcików komórek oka, co hamuje transport jonów sodu przez komórkę. To z kolei powoduje hiperpolaryzację membrany komórkowej i w końcu wywołuje prąd, który przebywa w dół nerwu optycznego do mózgu. Oto co znaczy wyjaśnić widzenie. To jest poziom wyjaśnienia, do którego zmierzają nauki biologiczne. Widzenie to jest niesamowicie skomplikowana kwestia. To zewnętrzny obraz idzie na zwierciadło do twojego umysłu. I jeszcze sprawdzili naukowcy, że wchodzi, to przechodząc przez soczewkę, pada
na tył oka do góry nogami, mózg to przez i noworodek widzi wszystko do góry nogami. Mózg dokonuje transformacji tego i poprawnie zaczynasz widzieć. Sprawdzali tę tezę tak, że ubrał takie okulary jeden człowiek, które miały takie lustra i mu obraz jakby do góry nogami, do oka docierał ten obraz. Po 3 tygodniach mózg zaakceptował to i samoczynnie przedstawił. Zdjął te okulary, znowu widział do góry wszystko nogami. Przez 3 tygodnie znowu umysł się dostosował, znowu. Mysł jest plastyczny. To jest fantastyczna sprawa w widzeniu. Tak nic nie ma prymitywnego w człowieku. A jeśli jest najmniejszy silniczek świata. Ta informacja obiegła środowisko takich kreacjonistów, ewolucjonistów, jak gdzieś około 10-15 lat temu. Proszę Państwa, w naszym organizmie, w komórkach są silniczki. Tak mniej więcej to wygląda. Ta witka się kręci. Ktoś powiedział, Bóg wie dlaczego, ale się kręci. Dosłownie i żartem. Teraz przejdźmy do opisu. Informacja dotyczy powszechnie występującego w formach żywych enzymu zwanego EPP-azą protonową. Otóż najważniejszy funkcjonalny element tego enzymu spełnia funkcję silnika, w której ośka średnicy 1 milionowej części milimetra tkwi w rurce średnicy 5 milionowych części milimetra i kręci się z szybkością około 20 obrotów na sekundę, posiadając prawo 100% wydajności pracy w stosunku do zużywanego paliwa. 100% wydajności. Bóg wie, po co się to kręci, ale się kręci. A opisane urządzenie nie jest fantazją naukową, tak jak na przykład darwinizm, ale realną rzeczywistością, którą udokumentował przy pomocy kamery sprzężonej z mikroskopem zespół 4 japońskich uczonych. Sfotografowali to. To nie są jakieś koncepcje takie, że mnie się zdaje, ale zdjęcie. Jeszcze ten sam silniczek w innym ujęciu. Jakie ładne, jakie barwne. Jak się to kręci? 20 na sekundę. Jeszcze ktoś mówi, że to ma problem, to niech się, że to za szybko, to niech się dowie, ile komar porusza skrzydełkami na sekundę. Taka zagrywka. Jak będziecie liczyć, to podyskutujmy. 20 razy na sekundę to nie znowu tak bardzo szybkie, ale taki silniczek działa w organizmie. A proszę Państwa, jeszcze, ponieważ nasz Ernest lubiał malować, to wymalował tak zwane drzewo rodowe naczelne. I ogłaszam wszelki wobec, że nauka stwierdziła, że to jest kłamstwo. Bo pewne struktury genetyczne, jeżeli były w tym miejscu, to powinny one być i tutaj, bo geny w osobniku, to można, ich pula się nie zwiększy. Może ja mógł mieć takie geny, a Bernardyn może mieć takie geny, mówią psa, ale ich przodek miał i te geny. I później to drogą hodowli wytworzono, że mają takie jakieś specyficzne geny. Ale cały gatunek ma jeden bank takich genów i ja mógł może się skrzyżować z Bernardynem, jak to zrobią, to już trójna sprawa, ale coś by z tego było. Co by było? Pieski by były. Na pewno pieski. Proszę Państwa, okazało się, że w tych gałęziach tutaj przedstawionych są fragmenty tego kodu genetycznego różne, nie mające wspólnej podstawy. Wiesz, więc koncepcja Hekla jest błędna. On dwa rysuneczki bardzo nośne stworzył i dwa nauka zweryfikowała, odrzuciła. Ten niedawny, to odrzucenie, to dosłownie jest wiedza bardzo świeża. Czytałem o tym kilka miesięcy, proszę Państwa. Więc mamy ostatecznie dwie konkluzje.
żeby was nie męczyć. Jest taki polski słynny ewolucjonista, który powiedział tak. Jestem głęboko przekonany, że kreacjoniści są ideologicznie powodowanymi i pseudonaukowcami. Ich argumentacja najczęściej odwołuje się do tendencyjnie danych, jeśli nie spretalowanych faktów, a logika pozostawia wiele do życzenia. No ten pan Karol powiedział, że jeżeli ktoś sądzi, że taki silniczek to jest sprawa inteligentnego projektu, że komórka ludzka jest inteligentnym projektem, to mówię, logika tych ludzi pozostawia wiele do życzenia. Podobne stanowisko prezentuje Michel Daus, pisząc, naukowy kreacjonizm nie jest w ogóle nauką. Jest on prostacką, dogmatyczną religią. Jedni tak powiedzieli. Inni mają inne zdanie. Ewolucjonista powiedział tak. Teologom zawsze zarzucano, że nazbyt często powołują się na mity i cuda. A oto świat nauki znalazł się w sytuacji nie do zazdroszczenia, ponieważ nie pozostało mu nic innego, jak stworzyć własną mitologię. Mianowicie założenie, że to, czego mimo usilnych starań nie uda się dziś udowodnić, naprawdę zdarzyło się w zamierzchłej przeszłości. I macie Państwo do wyboru. Albo się przychylić do jednego stanowiska, do drugiego. Jest dla człowieka jest to bardzo interesujące i pociąga za sobą to wiele konsekwencji w dziedzinie moralności, w dziedzinie jakiegoś dobrostanu wewnętrznego. No to jest bardzo ważne stwierdzenie. Tak jak właśnie mówiłem, że polscy uczeni mówili, że warto się na tym zastanowić, wyrobić sobie taką refleksję. Ja Państwu też sądzę, że trochę swoje poglądy narzucałem, ale nie mogę od nich odstąpić. Ale starałem się właśnie przedstawić pewne specyficzne struktury w przyrodzie, które są zaprojektowane z taką złożonością i z taką mądrością i zmysłem, że ja nie mam sił uwierzyć, że to samo powstało. Proszę o zrozumienie. A ktoś jest ewolucjonistą, to nie wiem. A ja mam pytanie. Proszę. Komórka ludzka, komórki ludzkie, które porównujemy do fabryki, korporacji, rozumiem. Ale komórki zwierząt, ryb i ptaków też można także porównać do fabryki. Też są tam te silniczki, też tam wszystko. Tak. Co na to nauka? Jednokomórkowiec, proszę pani. Jednokomórkowiec ma również złożoną strukturę jak komórka ludzka. Więc co na to nauka? Nauka to poznała. Kiedyś uważano, że komórka jest prymitywna, tak jak mówię, że mogłaby z błota powstać. Ale kolejne generacje mikroskopów upoważają nas do tego, do spojrzenia w tą strukturę i zadziwienia się jej złożonością, jej złożoną funkcją, wielością funkcji, jak jest. I to pojęcie, czy jest komórka człowieka, czy zwierzaka, czy ryby, czy tam ameby, czy jednokomórkowca, amfibia. Ja też chciałam zapytać, bo słyszałam kiedyś takie stwierdzenie, że w jakiejś komórce ssaka, i to najpierw chyba chodziło o pszczury, myszy, ja nie pamiętam, było więcej skomplikowanych takich zapisów dotyczących DNA niż w komórce porównywalnej człowieka. I to stawia pod znakiem zapytania, czy my jesteśmy tymi naczelnymi. To znaczy chodziło o jakieś fragmenty, nieduże, nie pamiętam. Proszę Państwa, to raczej słyszymy taką informację, że oczekiwania ludzi, że między tą wyprawką genetyczną człowieka a szczura na przykład, musi się jakaś przepaść niesamowita. A nauka stwierdziła, że kilkuprocentowa zmienność
już stanowi o takim wielkim zróżnicowaniu. I to ani nie uderza, to nie uderza w ogóle w kreację w tym znaczeniu. Bo wystarczy niewielka zmienność, niewielka różność, a jest ryba, jest jakiś wiatr, są ptaki, są ludzie. A jeżeli, proszę Państwa, chodzi na przykład o coś takiego, że widzimy, że i zwierzę na kręgosłup ma jakieś kończyny, to kreacjoniści mówią w ten sposób. Mamy taki sam materiał budowlany, w jednym magazynie to kupujemy. Możemy zrobić lepiankę i możemy zrobić wieżowiec, możemy cudną windę wybudować, prawda? A materiał taki sam. Więc jeżeli powiemy, możemy brać taką myśl. Konstruktor z tego samego materiału, bo i my się w proch rozkładamy i zwierzęta się rozkładają, z tego samego materiału różne dzieła dokonał. Niektóre są w pewnym, mają pewne struktury podobne do siebie, ale człowiek ma coś unikalnego. Co wyróżnia człowieka z całej świata? Język. Mieliście Państwo, że starożytne języki były prymitywne? W przypadku języków to starożytne miały bardziej złożoną gramatykę, aniżeli niektóre języki współczesne. Następnie, proszę Państwa, co ma jeszcze człowiek? Rozumność. Ma świadomość historyczną. Ma całą gamę uczuć. To świadczy o człowieczeństwie. Nie tyle, czy on jest wyprostowany, czy niepełno. Jak jest niepełnosprawny, nic mu nie ubyło w tym sensie. To decyduje o człowieczeństwie. Nawiązuję właśnie do tej myśli, gdzie Pani mówi, że to zróżnicowanie jest niewielkie, ale to są atrybuty właśnie człowieczeństwa. Proszę Państwa, jeszcze Pan chciałby zapytać, proszę bardzo. Może z racji wieku jeszcze nie udało mi się rozwiązać tego zagadnienia, może Pan mi pomoże. Zawsze interesowała mnie kwestia, jak ewolucjonizm, a raczej kreacjonizm, jak kreacjonizm zapatruje się na kwestię pozostałości po dinozaurach, czyli tych szczątków kopalnych. Bezsprzecznie dinozaury, proszę Państwa, były i dinozaury do kontrowersji darwinizm, ewolucjonizm, jak raz niewiele wnosi. Jedna strona i druga uznaje, że takie były takie istoty, ale jest jeden obszar kontrowersji. Twierdzi się na przykład, że człowiek, pozwolę sobie na szerszą refleksję, zgodzicie się Państwo? Ja przez 10 lat pracowałem w górnictwie i przechodziłem przez różne działy i wszedłem też do Muzeum Zakładowego. I kustosz tego muzeum, widząc młodego psychologa, posadził, rozmawialiśmy sobie przy herbatce. I on mówi, proszę Pana, ja w węglu widziałem olbrzymiego byka z podniesioną głową, z zadartym ogonem, jak gdyby w agonii, w pełnym ekspresji, w węglu. Mówi z agieł. A nasz problem polega. To jest niezgodne z ewolucją. W węglu nie powinno być żadnych tak rozwiniętych form. Ściągnęli uczonych z Akademii Górniczo-Hutniczej, fotografowali to, jakbyś tam odkrócili, nos fotografowali. Nigdzie się w żadnej publikacji to nie pokazało. Następnie, co jest też bardzo trudne, już przechodzę do tych dinozaurów, że skały osadowe, tak jak na pewno wiemy z wybuchów wulkanicznych, powstają, proszę Państwa, z takiej z gorących, niekoniecznie z osadów wyrzuconych przy takim kataklizmie, jak na przykład wybuch wulkanu, gdzie całe zbocze z śniegiem, z materiał spłyną, prawda? I po jakimś czasie to zastyga, utwardza się. A że
To się utwardza, to jeszcze przy innej okazji mi się dowiedziałem. Pytałem się we Włoszech, jak artyści wyrzeźbili te cudne fontanny w Rzymie. A ten przewodnik mówi, proszę pana, jak się skałę ze złoża wydobędzie, to ona jest miękka. I on się rzeźbi, czy pietre, czy inne piękne rzeźby, a ona później w kontakcie z powietrzem się utwardza. Więc skały osadowe były początkowo w fazie, na pewnym etapie, taka maść, taka galareta. I znaleziono odbite stopy dinozaurów, czy łapy z dinozaurów, a obok ślady ludzkie. I to wyniknął dopiero problem. Więc jeżeli to jest absolutnym faktem, a uważam, że jest to absolutny fakt. Dlaczego? Bo pytano się, zastanawiano się, czy ktoś nie wyrzeźbił tą ludzką stopę w tym miejscu. Ale jak zrobili odlew z gipsu, to okazuje się, że odlew wychwycił górną część, gdzie pazury. Więc jak załóżmy, że ktoś chciałby to podrobić, to by musiał wyrzeźbić, rozumiecie, w takiej wąskiej przestrzeni ślad pazurów w górnej części tej odbitej skały. Więc jest to naturalne odbicie, prawdziwe, rzetelne i w takim razie stopę ludzką, istotę zwierzęcą. Ale w całym sformułowaniu to warto sobie uzmysłowić, że stopa ludzka miała 15 cali, a cała na 2,5 cm. Był taki okres w historii tej Ziemi, gdy był gigantyzm niesamowity. Uczyliśmy się o tym, że pokrocie miały 15 metrów wielkości? No i jest taka stopka ludzka, która ma 15 cali. No 15 to 15, 30 plus 7,5 to masz 30, prawie 40 cm taka szłapka. Wskazuje na rosłość. Ale mam dokumenty z czasopism takich medycznych, które stwierdzają, że również nauka odnalazła rasę ludzką, okazy rasy ludzkiej o niesamowitej żywotności i dorodnej posturze. No tyle może. Więcej tam tych kontrowersji z dinozaurami raczej nie. Musimy kończyć. Pani Maria pokazała. Koniec czasu.